prawda? Jest bardzo ładna kukaca. Hamstera wędzonego, królewskiego. Ostatnio jadłam, dostałam od teściów i był super. Z zakupów. To jest nasz piękny paragon. Dosyć długi. Oczywiście nie wszystko, bo jeszcze był Lidl i Pepco. Pepco i trochę i Rossmann. Jedno że to Rossmanie. No ale to wszystko wam pokażemy. Zaraz. Dobra, to zaczynamy. To co? Od największych rzeczy. 12 litrów mleka. I to wam powiem, że będzie za mało. Dwa razy ręcznik papierowy koniecznie. Papier toaletowy, to właśnie ta jedna rzecz z Rossmanna. Słuchajcie, coś dla mnie. Model Bismarcka do sklejania. Puzzle dla Marysi i Antosia w przyszłości. No i co? Tygryski. To może dać tutaj, bo one będą tam trzy. Torpille przedne dwa razy. Chleb tostowy. Mięska. Nie wiem, czy mnie widać tak z boku stoi. Mięska. Gruszki. Selladamer wędzony moja żona koniecznie chciała, bo jej szukała. Akurat to nie jest ten, bo tamten jest królewski. No ale zobaczymy, jak będzie dobry. Kubusie, tak od czasu do czasu wypada. Kupiliśmy podać pieczywo na hot dogi. Może kiedyś zrobimy sami na hot dogi. Prince Polo 4 razy. Trochę cebuli. Jakieś tubki też dla dzieci. Cytryna. Dwa majonezy. U nas majonez idzie mniej więcej 2 na miesiąc. Nie, no nie, nie przesadzajmy. Po prostu lubimy majonez, a jak robimy jakieś sałatki, to jest potrzebny. Ketchup. Kaszanka, nie każdy lubi. Mąka żytnia 3 razy do chleba. Typ 720. Mleko owsiane, ja bardzo lubię do kawy mleko owsiane łączyć. Mąka chlebowa przedna, typ 750. Mąka ziemniaczana kilogram. Sypie się bardzo. Parówki, berlinki. Paruk. Kukurydza. Ser królewski. Soda oczyszczona. Śledziki na raz. Znaczy nie z Lisnera, ale soszą, tak? Ale powiedz, ja tak, właśnie. Ale generalnie to jest to samo co z Lisnera, bo Lisner produkuje dla oszą właśnie te konkretne jest śledziki. Jest tylko inna etykieta. Zgadza się. I są tańsze. Jaka jest różnica? Złotówka? Nie wiem. 3 razy czekolada Milka. Prezydent Camembert. To są zakupy z Auchan, bo nie wiem czy powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy? Tak. Szynki. Piasek dla naszych ptaszków. Kolejne sery. Tu mam królewski z Kolna, jest bardzo dobry. I Szwajcar królewski. Tego chyba nie jedliśmy. Tutaj dużo marki, bo będziemy na pewno jakiś sok robić. Do tego uzdatniacz wody do akwarium. I 4 jabłuszka. Trochę wody niegazowanej, bo ja zazwyczaj piję z przefiltrowaną. I zgrzewka wody gazowanej. Lidl będzie później. O, no. Sałata masłowa. Masłowa? Masłowa? Masłowa do dzisiejszego obiadu. Tak. Orzeszki ziemne kilogram, solone. Solone? To miało być niesolone, miałeś. Solone. Bardzo dobre ciastka Milki i Cisel. Pokruszyły się. Mów. Leibniz. Zo. Ciasteczka dla Marysi. Knoper z 3 sztuki. Mozzarella 2 razy do kaprezy.
galaretki różne, Marysia też bardzo lubi, jakaś sałatka do pracy dla Łukasza na szybko, ciastka Belwita, kwasek cytrynowy, pieprz kolorowy w kulkach, gorgonzola, rukola, rękawiczki, ser prezydent Brie, do tego moja żona kupiła konserwę turystyczną. Powiem wam, że bardzo lubię czasami, mam ochotę na taką zwykłą kanapkę z konserwą i z ogórkiem świeżym. Masło? Żarówki do samochodu, do tyłu. Śmietana i cukier puder. Pasta z suszonymi pomidorami. Papryka. Bułki do hamburgerów i pieczarki. Pasta z tuńczyka. Banany. Kawa, oczywiście. U nas dość dużo idzie kawy. Tej jeszcze nie piliśmy. Dalmar? Niemiecka kawa. Zobaczymy, jaka będzie w smaku. Ryż. Do tego makaron penne. Bataty. Head and Shoulders. Marta dodała na dzisiejszy obiad. Nie wiem, czy znacie, kiedyś się robiło kotlety z mortadeli, takie jakby ala schabowe. I właśnie teraz mi się to dzisiaj przypomniało i mówię, o, dzisiaj będzie to na obiad. To taki tani obiad, ale jest bardzo dobry. W sensie, no raz na rok my to robimy. No, musztardy dwie, widzę, że mój mąż wziął miodową i delikatesową. Ojej, co się Antek, dzieje? Antek, co się dzieje? Chyba trzeba wypuścić potwora. Żarówki Philipsa do przodu, do samochodu. Do tego mix salad. No i co my tu mamy dalej? Kolejna sałatka, taka na szybko, już gotowa. Mamy trochę jogurtów, tu mamy serek wiejski, zwykły jogurt kremowy typu greckiego z truskawkami, piątnice i piątusie. Piątnicy, bo to fajne jogurty. Musiałem to uspokoić. Fasolka szparagowa, mrożona. Do tego serek wiejski. Pieprz kolorowy, ziarnisty. Serek wiejski z truskawkami i z brzoskwinią. Książkę wybrałam dla Łukasza. Z Lechem Wałęsą. Ktoś rozmawiał, zobaczymy, będzie ciekawa. Czy mój mąż wam poleci? Sałatka wymieszana z boczkiem. Dla Marysi też coś, żebyśmy mogli nowego poczytać. Pomidorki. Skyr waniliowy. Pomidory w puszce. Śmietana łaciata 30. Broku, papryka i jogurt naturalny. Będziemy robić własny jogurt, bo ogólnie robimy własny jogurt, ale do tego potrzebujemy trochę jogurtu naturalnego, w sensie bakterii. Słoiczki dla Antosia. Różne smaki, owocowe, trochę warzywne, mięsne. Jakieś mięsko na wagę dla Antka też, żebym miała, żebym mogła mu co nieco zrobić. Dwa ogórki świeże. Soczek się jeszcze jakiś znalazł. I szampon z tym, dziegdź brzozowy i cynk. Tak, to jest szampon przeciwłupieżowy. Powiem wam, że on na moją na skórę głowy najlepiej działa. Ten Head and Shoulders nie radzi sobie aż tak dobrze jak ten. On bardzo śmierdzi, śmierdzi taką benzyną, no naprawdę. Ale naprawdę dwa razy umyję nim głowę i nie mam tego, nie sędzi mnie tak skóra głowy. Z Lidla. A to już Lidl. Krojzan, jedna sztuka. To już ty mów, gdzie nie wiem, co kupowałaś. Body dla Antka. Drugie body dla Antka. Na rozmiar chyba 80, 90, 80, nie. 74, 80. Nadal takie na styk, ale no muszę. Piżama dla Marysi, częściowa. Zaraz ją wam pokażę, ale to już tam. Serki, które Marysia lubi jeść, takie batony serkowe. Do tego dwa jogurty pitne. No i co? Piratki jeszcze. O. Piratki. Powiem wam, że one mają fajny skład, te piratki. Jedne są z szynki, drugie z indyka. Marysia je bardzo lubi. I mamy tutaj 93% mięsa z indyka. I woda. Więc naprawdę to okej. To co? To wszystko.
To wszystko, co jest z Oszą. Przyszła i rano wam pokazałam paczkę z krukam. To też będzie w tym vlogu, bo pokazałam to masło orzechowe i daktyle. Jeszcze przyszło Gemini, to wam pokażę, bo dzisiaj jest poniedziałek w ogóle. Poniedziałek, 1 lutego. No i ja byłem u fryzjera, nie? Łukasz był u fryzjera, to chyba widać, tak, prawda? Od razu. Więc dzisiaj mamy dzień no takich... Zakupów. Zakupów, dużo robimy. Zaraz wam pokażę tam te rzeczy. Piżama z Lidla, którą kupiłam Marysi. To jest rozmiar, wziąłam większą. 98-104. Bo potrzebujemy już takich dwuczęściowych piżam. Ona ma ściągacz tu na dole, więc powinna być fajna. Tak, Marysia robi siusiu w nocy. Tak, ostatnia jest faza na siusiu w nocy, kupa w nocy, wszystko w nocy. Nieważne. No i teraz Pepko, majtusie dla Marysi. One kosztowały 4 zł. Wiecie jakie... W ogóle to jest przypadek, że my dzisiaj pojechaliśmy... My planowaliśmy jechać dzisiaj pierwszego na zakupy. A że zostały otwarte galerie, no to poszłam od razu do Pepko. Powiem wam, że nigdy w życiu nie zaszłam tak w Pepko jak dziś. Za 4 złote majtki, 92-98, bo one są trochę mniejsze, a Marysie potrzebne są mniejsze majteczki. Mamy spodnie dla Antka. Spodnie, które kosztowały bodajże dychę. Takie zwykłe, dresowe spodenki. 3 pary skarpetek. Też 10 zł. 15-18 rozmiar. Właśnie z takim, z podeszwą antypoślizgową, ponieważ Antoś zaczął nam już powoli coś kombinuje w kierunku wstawania, więc wiadomo. Spodnie Marysi. Kolor przepiękny. W ogóle fajne, naprawdę. Cena 15 zł, rozmiar 92. Mam nadzieję, że nie będą za małe. Bo Pepko ma jednak swoją tą rozmiarówkę. Dalej mamy bluzeczkę, taką zwykłą bluzkę, najzwyklejszą za 8 zł. Myślę, że będzie ok. I tutaj już był komplet. Komplet, który składał się z takich spodni. To wziąłem większy, to wziąłem 98, więc może być na nią w pasie tutaj. Za luźne. Ale te spodnie, one mają taką podszewkę dodatkową. Takie są cieplejsze te leggings. Nie wiem, czy można nazwać to leggingsami. Nie wiem. No ale ładne w każdym razie. To i do tego była właśnie taka bluza. Czekajcie, taka. Taka bluza. 25 zł ten komplet kosztował. Więc spoko. No i hit hitów, co kupiłam. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze dwie rzeczy. Spineczki. Myszka Miki. Bal przebierańcówka. Balka na wołowie się szykuje, więc spineczki i myszku Miki. Do tego zwykłe spineczki, takie z kokardkami. Będzie ślicznie na pewno to wyglądało. No i ten hit. Hit, który kosztował 7,50. Nie wiem, byłam przeciwna do tej pory, że dziecko nie potrzebuje szlafroczka, bo po co? Ale nie mogłam się oprzeć temu. No po prostu boski jest. Boski, ta korona, o! 7,50 to kosztowało, przecenione z 30. Super. Okej, chyba to już będzie wszystko. Gemini, ale to za chwilę. Dzisiaj paczka, w sumie to do mnie. I chciałabym wam zrobić mały unboxing, żebyście zobaczyli, co zamówiłam. A są to same pyszności. Są to produkty marki Krukam. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Czekajcie, muszę nóż wziąć.
Pasta orzechowa. Crookers. Zobaczymy, jak to, to jest. Jeszcze tego nie jadłam. Obowiązkowo daktyle suszone. I teraz to, co kocham najbardziej. Prawie cały litr pasty orzechowej. I tutaj prawie drugi cały litr pasty orzechowej. Ta jest crunchy z kawałkami orzechów. I to wszystko. Zaraz wam jeszcze raz to wszystko pokażę. Tak wyglądają moje zakupy. Tego jeszcze nie jadłam, nie próbowałam, ale zaraz to spróbuję zapewne. Tak, mam tutaj małego potworka. Natomiast te trzy rzeczy już miałam wcześniej. Czasami używam pasty orzechowych do owsianek. Ale najbardziej lubię jeść je po prostu łyżką albo właśnie na daktylu. Stąd też daktyle suszone. Naprawdę, bardzo wam polecam ten sklep. Często są w ogóle promocje na kruk.pl. Ostatnio było minus 20 na pasty orzechowe. Dodatkowo dorwałam jeszcze jakiś kot od jednej dziewczyny na minus 10%, więc naprawdę się opłacało. Polecam. Pokażę wam teraz, co zamówiłam w Gemini. W Gemini też zamawiam raz w miesiącu. W sumie zawsze jest to samo, jak zamawiam. Więc to takie nasze must have zawsze. Alantan Plus. To od kiedy Marysia się urodziła. To zawsze nam towarzyszy. Bardzo nam pomaga, nigdy nie mamy odparzeń. Polecam osobiście i nie jest to aż takie drogie. Witamina C. Teraz w tym okresie przeziębieniowym też warto coś takiego podawać dzieciom. Następna paczka. O! Standardowo płatki kosmetyczne dla niemowląt, duże. Też u nas to schodzi. 3 sztuki. Taki syrop na odporność, Solvetan. Nie ma on cukru, ma ksylitol zamiast cukru. Od 2 roku życia, z witaminą D od razu. Też kolejny raz to kupiłam. Dla Antosia mamy, oj, kaszki, uwielbiam te bananowe, jemu też smakują, 3 takie same bananowe z Hole, super firma ogólnie Hole, dużo rzeczy tam kupuję, jeżeli chodzi o jedzenie dla dzieci też. Szampon z Hip do mycia główki. I standardowo cała duża paczka chusteczek mokrych dla dzieci z Pampersa. Do żłobka też są potrzebne, więc też musimy dać. I tyle, nic więcej nie kupiłam. Zazwyczaj jeszcze kupuję jakieś witaminy dla siebie, ale akurat wszystko mam, więc... Zazwyczaj coś jeszcze kupuję dla siebie, jeżeli chodzi o witaminy, jakieś tabletki, coś takiego, ale akurat nic mi nie potrzeba, wszystko mam, więc... To by było na tyle chyba w dzisiejszym holu całym. To chyba musisz niż. Miłego dnia. Miłego dnia. To były nasze zakupy w sumie na dłuższy czas. Na miesiąc, tak. No. Miłego dnia, trzymajcie się, pa. Pa.